Siema na mordeczki, z tej strony podróżniczy pan Paweł. Witam was ponownie na tym kanale. Nie było mnie tutaj przez jakieś 3 miesiące. Co w tym czasie się działo? Byłem w Brazylii. Spędzałem czas głównie w Rio de Janeiro. Odwiedziłem mniejsze miasteczka w okolicach Rio de Janeiro. Odwiedziłem São Paulo. Spędzałem czas znakomicie, poznawałem nowe osoby i głównie pracowałem. Jak wiecie, pracuję zdalnie jako programista, ale nie o tym ten film. Ten film zapowiada największą podróż w moim życiu i chciałbym wam przedstawić jej plan. Mianowicie dzisiaj, dnia 5 marca, znajduję się w São Paulo. Mój lot jest zapowiedziany na dzień 8 marca. A gdzie lecę? Lecę do Meksyku. Tak. Mam zamiar przejechać Amerykę Centralną od stolicy Meksyku do Kolumbii. Ile nam na to czasu? Mniej więcej 3-4 miesiące. Jaki planuję budżet? Coś w okolicach 4000 dolarów. Plan mniej więcej mam ułożony w głowie. Zaznaczyłem sobie miejsca, które chcę odwiedzić. Teraz wam je pokażę. Tak jak już wspomniałem, ląduję w stolicy Meksyku. Zamierzam odwiedzić tutaj regiony w okolicach Meksyku. Zamierzam odwiedzić stan Puebla, miasto Pueblos Mágicos. Następnie udać się do stanu Oaxaca. W stanie Oaxaca będę podróżował przez Puerto Escondido, Mazunte, San Miguel i oczywiście Oaxaca City, stolica tego stanu. Następnie myślę, że moja podróż potoczy się w kierunku Chiapas, Tuxtla oraz San Cristóbal de las Casas, dwa bardzo interesujące miejsca. I z San Cristóbal de las Casas będę łapał transport w stronę Gwatemali. Pierwsze, myślę, miejsce, które odwiedzę w Gwatemali, to będzie Quetzaltenango. Miasto nieduże, nie małe. Następnie przez Lago de Atitlan, czyli jezioro Atitlan, czyli jedno z największych jezior Ameryki Centralnej, odwiedzę Antigua Guatemala i Antigua Guatemala z tej strony i tutaj samą stolicę Gwatemali, czyli Gwatemala. Myślę, że po Gwatemali udam się w stronę Salwadoru i w Salwadorze chciałbym odwiedzić Santa Marta i wszystko to, co wokół ma do zaproponowania. Wulkan Santa Ana oczywiście, Coatepeque, czyli jakieś tam jeziorko dość duże i wyspa, która tam się znajduje. Też chciałbym zobaczyć troszeczkę wybrzeże Salwadoru, oczywiście stolicę. Po Salwadorze udamy się do Hondurasu. W Hondurasie nie mam pojęcia, co i jak mogę zwiedzić, ponieważ jest to jeden z najniebezpieczniejszych krajów Ameryki Centralnej. Myślę, że San Pedro Sula. Chciałbym też zobaczyć wybrzeże karaibskie Hondurasu. Prawdopodobnie jest to jedno z piękniejszych miejsc, czyli La Ceiba, wyspa Utila. Chciałbym też przejechać na południową część Hondurasu, Tegucigalpa, oraz przekroczyć granicę z Nikaragłą. W Nikaragui chciałbym zobaczyć miasto León, Managua, Xolotlán, czyli kolejne jezioro, bardzo, bardzo ładne, park, jakby wszystkie miejsca, które teraz wymieniam i wszystko to, co jest wokoło, Managua oczywiście, Coquiboloca, czyli jedno z piękniejszych jezior, wyspa Ometepe i troszeczkę południowego wybrzeża, czyli San Juan del Sur. Jeśli zostanie mi czasu, jeśli wszystko się potoczy fajnie, no to Bluefields oraz wysepka Corn Island Grande i Corn Island Pequeño. I
Po Nikaragwie planuję udać się do Kostaryki. Kostaryka jest krajem jednym z droższych w Ameryce Centralnej, więc nie wiem, ile czasu tam będę spędzał. Na pewno chciałbym zobaczyć San Jose, czyli stolicę tego kraju, i raczej południowe wybrzeże nad oceanem spokojnym. Od San Jose tak naprawdę na mojej mapie jest tutaj zaplanowana Panama albo Kolumbia. I tak naprawdę myślę, że swoją podróż będę kończył w Panamie, ponieważ będę stamtąd łapał lot do Europy. Natomiast Kolumbia jest bardzo wysoko na mojej liście życzeń, którą chciałbym odwiedzić. I myślę, że z Kostaryki złapię lot do Kolumbii i z Kolumbii udam się do Panamy, z Panamy do Europy. Także mniej więcej znacie już mój plan. Zamierzam całą podróż nagrać oczywiście dla Was na YouTubie. Zamierzam poznać nowe osoby, zamierzam poznać kulturę tych krajów, zamierzam poznać zwyczaje, alkohol, jedzenie. Być może nawet jakieś środki zakazane. Zobaczymy. Chciałbym naprawdę, żeby ta podróż odbyła się bez żadnych problemów, bez żadnych kradzieży i tak dalej. Ostatni tydzień w San Paulo spędziłem na przygotowaniu do tej podróży. Kupiłem wszystkie potrzebne rzeczy, wyczyściłem pamięci na kamerze. I tak naprawdę jedna z większych rzeczy, dlaczego mogę odbyć tą podróż, to jest taka, że rzuciłem pracę. Nie będę pracował, poświęcam cały swój czas 24/7 na podróżowanie. Jest to jedno z moich największych marzeń i chciałbym też podzielić się z Wami tym wszystkim, co uda mi się doświadczyć podczas tej podróży. I co? Mam nadzieję, że filmy będą wychodziły w miarę regularnie. Jeszcze nie wiem, czy będę nagrywał i edytował filmy w czasie podróżowania, czy będę edytował te filmy po powrocie do Europy. Zobaczymy. Zapraszam też serdecznie na mojego Instagrama Paweł Kieryk, bez polskich liter, razem pisane. Tam publikuję story na bieżąco tego, co się u mnie dzieje, jakieś imprezki, jakieś ładne zdjęcia, jakieś śmieszne rzeczy, także jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam na Instagrama. Jeżeli interesuje Was ta podróż, no to zostawcie jakiś komentarz, zostawcie, napiszcie, co byście chcieli zobaczyć, jakie filmy chcielibyście zobaczyć. Jeżeli macie jakieś miejsca, które chcielibyście, żebym pokazał dla Was, chcielibyście, żebym przetestował jakieś jedzenie, jakiś alkohol, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, piszcie w komentarzu. Ja serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jestem mega podekscytowany. I co? Widzimy się już z Meksyku. Ciao!